Całe rodziny pożegnały symbolicznie tegoroczne wakacje podczas festynu w Nowym Parku Przygód na Góreczniku. Było sporo zabawy dla najmłodszych, a i starsi uczestnicy imprezy mieli okazję podpatrzeć umiejętności kulinarnego mistrza Artura Musztafagi. Bogaty w atrakcje festyn zakończył koncert formacji Joker. Wydarzenia na Góreczniku obserwowały nasze kamery. Miejsce, gdzie niegdyś znajdowało się kąpielisko, zmieniło się nie do poznania. Takie komentarze usłyszeliśmy w sobotę z ust uczestników rodzinnego festynu na zakończenie lata. Jak pierwsze wrażenie? Ogromne owady? Bardzo fajnie, pozytywnie. Tak z bliska to tak inaczej, nie? Przydatne tak w życiu. Jak nawet nie wiemy, jak nam coś na rękę usiądzie, to tak. Co to jest? Co to jest, nie? I od razu tak zrzucamy i krzyczymy, się boimy. No to czasami strasznie wygląda. Tak, dokładnie. To jeszcze. Takie wielkie to dopiero straszne. Bać się nie należy, bo gigantyczne zwierzęta to jedynie atrapy, które pokazują, jak w wielkim powiększeniu wyglądają towarzyszące człowiekowi stworzenia. A tutaj już równie gigantyczne grzyby i ich atlas, który edukuje. Zbieram te grzybki. Które grzybki, powiedz? Te. Kurki zbierałeś. Z kim zbierałeś? Z babcią. Najmłodsi grzybiarze doskonale wiedzieli, które okazy trzeba omijać szerokim łukiem. A te muchomary nie zbierać. Owady i grzyby pod lupą to najnowszy pomysł Górecznika na lekcje blisko przyrody. Po to powstała oferta edukacyjna. Po to ten program nasz edukacyjny został wpisany w 47 szkołach Doliny Baryczy. Mam nadzieję, że ostrowskie szkoły, przedszkola również będą w tym programie uczestniczyć. Obfitujący w liczne atrakcje skierowane do najmłodszych festyn był jednocześnie inauguracją rodzinnego parku przygód, który powstał na terenie Górecznika. Potwierdza, że można wykorzystać ten potencjał gospodarczy, kulturalny, edukacyjny i stworzyć taki dorobek naszej wartości nie tylko kulturowej, ale tożsamości narodowej i jest jednocześnie wizerunkiem, wspaniałym wizerunkiem dla gminy, dla powiatu, dla województwa i dla naszej Polski. Bardzo się cieszę, że ten piękny obiekt, który wzbogaca ofertę zajazdu Górecznik, również wzbogaca ofertę turystyczno-rekreacyjną naszej gminy. Najmłodsi uczestnicy festynu na nudę nie mogli narzekać. Najchętniej wybierali zjazd tyrolski, ale i zabawy integracyjne cieszyły się sporym zainteresowaniem. W trakcie naszych warsztatów dzieci rozwijają swoje talenty, zdolności. No dzisiaj pracujemy w glinie, ale na co dzień też pracujemy w innym materiale i w innych technikach. Podczas festynu znalazło się też coś dla starszych uczestników imprezy. Mieli oni okazję podglądać zmagania przyszłych adeptów sztuki gotowania. Trzech uczniów zespołu szkół usługowych w Ostrowie stanęło w szranki w konkursie na najlepszą potrawę z ryby. Dzisiaj był sandacz, główną rybą do tego grillowania i była polski akcent. Kasze mieli do wyboru i grzyby. No, młodzież poszła bardzo odważnie, widziałem, bawili się w kuchni molekularną. Wszystkie dania były równe, poziom był bardzo wyrównany. Ostatecznie uznanie jurorów zyskało danie Mileny Strankowskiej, która przygotowała sandacza z karmelizowaną cebulą, rodzynkami i nutą cynamonu. Tak do końca, już nawet teraz jeszcze nie wierzę. Może tak dojdzie do mnie, nie wiem, może za 2-3 dni, że jednak to wygrałam. Ale też przede wszystkim cieszę się, że wygrałam właśnie staż, z którego bardzo chętnie skorzystam. Staż u boku szefa kuchni Górecznika Romana Wegnerowicza, warto dodać. Swoje kulinarne umiejętności prezentował na scenie inny mistrz gotowania i grillowania Artur Musztafaga, który zachęcał do eksperymentowania ze smakiem. Najważniejsze jest właśnie to, żeby doprawiać, tak? Bawić się przyprawami. Tak? Raz, drugi może nam nie wyjść, coś przesolimy, coś przepieprzymy, ale niedoprawione danie to jest najgorsze, co może być. Pewnie, że każdy powie, że w restauracji czy w domu mamy przyprawniki, ale po tym ocenia się kucharza, jak zrobić to tak zwane danie trafione w punkt, czyli klasyczne. Doprawione, że każdy zje. Podczas festynu poznaliśmy też nową drużynę piłkarzy ręcznych Ostrowi, która w tym sezonie ma powalczyć o dobre miejsce w pierwszej lidze. Rodzinne zawody wędkarskie, które odbyły się tego dnia, cieszyły się sporym zainteresowaniem. Wynik najlepszej ekipy, ponad 8 kg, musi budzić respekt konkurencji. 8 karpi. 8 karpi, średnia, czyli coś koło kilograma. Festyn zakończyły występy artystów ludowych z gminy Przygodzice oraz gwiazda wieczoru, formacja Joker. Od dawno nie byłem w takim ośrodku, bardzo mi się tutaj podoba, jest naprawdę super gościna, przyjęli nas naprawdę ciepło, oby więcej takich miejsc, takich organizatorów. Zabawy nie zakłócił nawet deszcz. Fajnie, całkiem
sympatycznie. Fajny pomysł. Fajny pomysł na miejsce? Bardzo. Organizatorem festynu był Rodzinny Park Przygód Górecznik, a współorganizatorem gmina Przygodzice. Szersza relacja już wkrótce na antenie telewizji ProArt, która wspólnie z portalem wlkp24.info była patronem medialnym wydarzenia. Nie wytrzymam dłużej.